wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Mamy remis, ale czy kogokolwiek... De Bruyne przejął to podanie niebezpiecznie. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnamy. Z rzutu rożnego w pole karne. Robert Lewandowski. Karol Świderski. No i strata piłki. Alderweireld. Leandro Trossard utrzymuje się przy piłce. Adnan Januzaj. Szansa! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Piotr Zieliński. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Misi Batshuayi. Piłka idealnie za plecy obrońców. Jest gol Mertens! Świetnie, naprawdę świetnie to zrobił. Biało-czerwoni rozpoczynają od środka po tym, jak stracili bramkę. Lewandowski. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Leandro Trossard. Januzaj. Trochę się zbliżył do pola karnego. Wysoki pressing się opłacił. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Przedziera się teraz ze skrzydła. Leandro Trossard. Będzie wznowienie z autu. Dobrze przesuwa się z piłką. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. To może być bramka kontaktowa. Zmniejszyli stratę bramkową. Teraz od remisu dzieli ich zaledwie jedno trafienie. Czy uda się wyrównać? Niedługo się zapewne przekonamy. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Po technicznym, mierzonym strzale z pół dystansu piłka wpada do bramki akurat tak, jak to sobie obmyślił strzelec. No, będzie się działo. Jest 3-2. Tendonker. Wymanewrował obrońców. No i teraz? Nie zepsuj tego. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Out. Piłka dla Polaków. Zobaczymy, co teraz zrobi. Na dalszy słupek, jest tam kolega. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Spalony, atak zatrzymany. Ależ zakręcił teraz obronę. Ależ wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Niestety spalony za szybko ruszył do przodu. Mertens. Leandro Trossard. Kevin De Bruyne. Ależ się przedarł, no. Ależ świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew.
W rozgrywkach pucharowych najbardziej bolesne jest podobno odpadnięcie w półfinale, ale klęska w ćwierćfinale też nie należy do przyjemności. W tej chwili będzie chyba podawał. Po przerwie drugą połowę rozpoczynają Polacy. No piłkę odebrał i stracił. No odmierzył to idealnie. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Ładnie pomyślane. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Mertens. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. To musi być wyrównanie. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Batshuayi. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ależ spudłował! Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. No i kolejne jego dobre podanie. Piękne podanie górą. Ten Donker ma piłkę przy nodze. Do kogo zagra? No gdyby nie on, byłby gol. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Będzie chyba podawał. Lewandowski ustawiony przy dalszym słupku. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Mertens. Ten Donker, Adnan Januzaj. Ten Donker, Hans van Aken. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. No, widać wyraźnie, że nie zamierzają grać wysokim pressingiem. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. 84. minuta spotkania, jeszcze 6 do końca. Do boju Polsko, do przodu Polsko, ostatni atak naszej drużyny w tym spotkaniu. Wciąż remis, no i jest! Cóż za powrót, cóż za comeback, przegrywali, a prowadzą. Obejrzyj. To raz jeszcze znakomita centra, a Lewandowski spojrzał, jak jest ustawiony bramkarz i celnie uderzył. Naprawdę ładna bramka. No i Belgowie zaczęli od środka, będą gonić wynik. Do końca meczu została już ostatnia minuta.
I koniec spotkania.